Cześć jestem to w dzisiejszym odcinku przedstawię historię powstawania czołgu Panzer III. Panzer Kampfwagen III, powszechnie znany jako Panzer III, był czołgiem średnim opracowanym w latach 30. XX wieku, przed... szeroko wykorzystywanym podczas II wojny światowej. Był przeznaczony do walki z innymi opancerzonymi pojazdami bojowymi i służył jako wsparcie dla podobnego Panzer IV, który. Pierwotnie był przeznaczony do wsparcia piechoty. Ponieważ jednak Niemcy musieli zmierzyć się z potężnym T-34, potrzebne były mocniejsze działa przeciwpancerne, a ponieważ Panzer 4 miał większe możliwości rozwoju dzięki większemu pierścieniowi wieży, został przeprojektowany tak, aby zamontować w nim długolufowe działo 7,5 cm KwK 40. Produkcja Panzer 3 zakończyła się w 1943 roku. Mimo to podwozie Panzer 3 dostarczało aż do końca wojny kadłuby dla działa szturmowego Sturmgeschütz III. 11 stycznia 1934 roku zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez Heinza Guderiana, Departament Broni Armii Niemieckiej opracował plany czołgu średniego o maksymalnej masie 24 ton. I prędkości maksymalnej 35 km na godzinę. Miał on być głównym czołgiem niemieckich dywizji pancernych, zdolnym do angażowania i niszczenia sił czołgowych przeciwnika. I miał być sparowany z Panzer 4, który miał inne zadania, takie jak radzenie sobie z działami przeciwpancernymi i silnymi punktami piechoty, takimi jak gniazda karabinów maszynowych. Rolę bezpośredniego wsparcia piechoty miało zapewnić pozbawione wieżyczki, działo szturmowe Szturmgeschütz, które na podwoziu Panzer III montowało krótkolufowe działa firmy Daimler-Benz, Krupp, Mann i Rheinmetall. Wyprodukowały prototypy Panzer III. Testy tych prototypów odbyły się w latach 1936 i 1937, w wyniku których do produkcji wybrano projekt Daimler-Benz. Pierwszy model Panzer III wersja A zjechał z taśmy montażowej w maju 1937 roku. Był napędzany silnikiem Maybach hl 108 tr o mocy 230 koni mechanicznych zapewniającym prędkość 32 km godzinę. Zarówno kadłub, jak i wieża były opancerzone płytami o grubości do 14,5 mm. Uzbrojenie czołgu stanowiło działo 37 mm KWK-35 na 36 L na 45 oraz 3 karabiny maszynowe MG-34. Jeden z nich był umieszczony w kadłubie, natomiast pozostałe dwa sprzężone były umieszczone w wieży. Załogę stanowiło pięciu ludzi. Dowódca, celowniczy, ładowniczy, radiotelegrafista, strzelec oraz kierowca, mechanik. Całkowita moza wozu wynosiła 15 400 kg. W 1937 roku wyprodukowano 15 egzemplarzy czołgu Panzer III w wersji A. W roku 37 dokonano całkowitej przebudowy podwozia. Zastosowano 8 par podwójnych kół nośnych, połączonych parami wózki jezdne. Dodano również jedną parę podwójnych kół podtrzymujących. Dzięki tym zmianom prędkość maksymalna czołgów wzrosła do 35 km na godzinę przy jednoczesnym wzroście masy pojazdu to 15 900 kg. Zmodyfikowano także kształt wlotów powietrza i układ wydechowy. Tak powstał model. Panzerkampfwagen 3 w wersji B, którego 15 sztuk wyprodukowano w 1937 roku. Podwozie czołgu Panzer 3 nadal poddawano modyfikacjom, zmieniono mianowicie zawieszenie wózków jezdnych w wersji C. Tylko środkowe wózki były zawieszone na wspólnym resorze półeliptycznym, natomiast dwa skrajne posiadały własne, krótsze amortyzatory. Dokonano również zmian w układzie wydechowym i w mechanizmach skrętu. Doprowadziło to do niewielkiego wzrostu masy czołgu, która wynosiła 16 tysięcy kg. Na przełomie 1937 i 1938 wyprodukowano 15 sztuk tego wozu. Panzerkampf w wersji D wprowadzał kolejne zmiany w układzie jezdnym. Mianowicie zmieniło się zamocowanie amortyzatorów pierwszego i czwartego wózka. Zmieniono też konstrukcję kół napędowych i napinających. Dokonano również kilku innych modyfikacji. W okresie od stycznia do czerwca 1938 roku zbudowano 30 egzemplarzy. Całkowita masa tego pojazdu wynosiła 19 800 kg. Pierwszy produkowany wielkoseryjnie model Czołgu Panzer 3 wersji E został całkowicie przeprojektowany w stosunku do poprzednich wersji, a na jego konstrukcji oparte były wszystkie późniejsze modele. Nowy układ zawieszenia składał się z sześciu par podwójnych kół jezdnych, zamocowanych w indywidualnych, zamocowanych indywidualnych wahaczach i drążkach skrętnych. Nowy pojazd. Napędzany był mocniejszym silnikiem Maybach HL120TR o zwiększonej pojemności i mocy 265 koni mechanicznych pozwalającymi na osiągnięcie prędkości 40 km na godzinę. W połączeniu z 10-biegową półautomatyczną skrzynią biegów VarioRex ów silniki z zawieszeniem miały umożliwić osiąganie prędkości nawet 70 km na godzinę, lecz e, ograniczono ją do 40 km na godzinę z uwagi na zużycie gumowych bandaży kół. Całkowita masa wozu wynosiła 19 500 kg. Zamówiono 96 egzemplarzy w zakładach Daimler, Benz i MAN. Ostateczny montaż odbywał się w zakładach Alket. Pierwszy czołg w wersji E został ukończony w grudniu 1938 roku, jednakże z powodu problemów ze skrzynią biegów Produkcja szła początkowo powoli i przed wybuchem wojny, do sierpnia 1939 roku, zbudowano 50 egzemplarzy, a pozostałe ukończono do końca 1939 roku. Od sierpnia 1939 roku rozpoczęto dostawy wozów Panzer 3 w wersji F, napędzanych silnikiem Maybach HL120 TRM z ulepszonym iskrownikiem. Poprawiono także system wentylacji przedziału silnikowego. Oprócz tego czołgi nie różniły się istotnie od wersji E. Wyprodukowano 435 zamówionych wozów w sześciu w fabrykach. Z powodu opóźnień w dostawach pancerza produkcja przyciągnęła się do kwietnia maja 1941 roku, a ostatnią partią około 75 do 96 czołgów produkowanych od lipca 1940 roku wyposażono w nową. Armatę 50 mm KWK 38L na 42. Złamano przy tym osobisty rozkaz Hitlera, który nakazał uzbrojenie wozów w długolufowe działa 50 mm KWK-39L na 60. Przezbrojenie pancerzy wynikało z doświadczeń więzionych z kampanii na zachodzie Europy. Armata kalibru 37 mm nie sprawdzała się w walce z dobrze opancerzonymi czołgami francuskimi. Od marca 1940 roku rozpoczęto dostawy nowej wersji wozu, pancer III wersji G. Główną zmianą konstrukcyjną było pogrubienie tylnego pancerza z 20 do 30 mm. Pierwsze 142 do 161 czołgów było w dalszym ciągu uzbrojonych w działo 37 mm KWK 35x36L na 45. Natomiast od lipca 1940 roku standardowo produkowano czołgi uzbrojone w armatę kalibru 50 mm KWK 38 L na 42. W tej wersji dokonano również kilku drobnych modyfikacji: dodano wentylator, wieży wymieniono, wieżyczkę dowódcy na lepiej chroniono i zastosowano podnoszoną odsłonę wizjera kierowcy. Wyprodukowano 600 czołgów Panzer 3 wersji G do kwietnia maja 1941 roku. Od grudnia 1940 roku rozpoczęto przezbrajanie starszych czołgów w wersji EF i G w armatę 50 mm L/42, na a także wyposażanie ich w dodatkowy przykręcany pancerz 30 mm z przodu i z tyłu kadłuba. Przezbrojono ogółem 424 starsze czołgi. Pancer 3 w wersji H Czołg Panzer III wersji H był pierwszym wariantem, który od początku był przewidziany do uzbrojenia w armatę 50 mm KwK 38 L/42. Zamówienie na ich produkcję złożono już w 1938 roku. Równolegle przystąpiono do opracowywania działa i jego jarzma. Po doświadczeniach wyniesionych z kampanii w Polsce postanowiono zwiększyć także opancerzenie. Pancer 3. Zmiany jednak nie były daleko idące i sprowadzały się do zamontowania dodatkowych płyt pancernych o grubości 30 mm, przykręconych do zasadniczego pancerza grubości 30 mm z przodu i z tyłu kadłuba. Nowe jarzmo broni, wspólne dla armatu i pojedynczego karabinu maszynowego MK34, miało pancerz grubości 35 mm, później pogrubiony to 50 mm. Masa pojazdów wzrosła do 21 600 kg. Ponadto wprowadzono wiele drobniejszych ulepszeń, zastosowano bardziej niezawodną mechaniczną sześciobiegową skrzynię biegów a z powodu zwiększonej masy poszerzono gąsienicę, co spowodowało także zmianę kół napędowych napinających. Część czołgów miała koła starego typu, lecz poszerzone. Od października 40. do kwietnia 1941 roku wyprodukowano około 286 sztuk w czterech zakładach – Daimler-Benz, Mann, MIAG i Henschel. W marcu 1941 roku ponownie zmieniono opancerzenie czołgu Pancer 3. Grubość pancerza z przodu i z tyłu kadłuba wzrosła do 50 mm i pancerz na dachu wieży został zmniejszony z 12 do 10 mm. W rezultacie masa czołgu zmalała do 21 500 kg. Do grudnia wybudowano 1549 egzemplarzy wozu Pancer 3 wersji J z krótkolufową armatą 50 mm KWK 38 L 42. Pierwsze miesiące wojny ze Związkiem Radzieckim pokazały jednak, że działo to jest nieskuteczne przeciwko dobrze opancerzonym czołgom T34 i KW1. Dlatego też kolejne produkowane pojazdy z tej serii były już uzbrojone w długolufową armatę 50 mm KWK-39L na 60. Do lipca 1942 roku wybudowano 1067 sztuk. Pancerz 3 wersji K. Na początku 1942 roku, po doświadczeniach wyniesionych po walkach sowieckimi T-34 i KW1, Niemcy zaczęli pracę mające wzmocnić Panzer III. Postanowiono go uzbroić w armatę KWK-40 kaliber 75 mm, jednak po wyprodukowaniu 50 egzemplarzy porzucono dalsze prace, a wszystkie czołgi przerobiono na wersję J. Modyfikacje wprowadzone w kolejnych seriach czołgów Pancer 3 sprowadzały się do zwiększenia czołowego opancerzenia wieży do 57 mm oraz zamontowania dodatkowej osłony jarzma działa i góry kadłuba o grubości 20 mm spowodowało to wzrost masy całkowitej do 22 300 kg. Zostały też usunięte wizjery po bokach wieży. Do końca roku wyprodukowano 653 egzemplarze pancy 3 wersji L. Wersja M posiadała zmodyfikowany układ wydechowy umożliwiający pokonywanie przeszkód wodnych o głębokości do 1,30 m. Dodano też trzy wyrzutnie pocisków dymnych kaliber 90 mm NBK-39 po bokach wieży. Skutkowało to dalszym wzrostem masy wozu do 22 700 kg. Później w wersjach L na 8 zaczęto także montować specjalne ekrany pancerne typu szyrcen, grubości 5 mm, chroniące boki kadłuba i wieży czołgu przed pociskami kumulacyjnymi i mało kalibrowej broni przeciwpancernej. Do lutego 1943 roku powstało 250 sztuk Pancer III w wersji M. W 1942 roku zdano sobie sprawę z faktu, że zarówno opancerzenie, jak i uzbrojenie czołgu Panzer III jest niewystarczające, by skutecznie walczyć z radzieckimi czołgami z serii T-34 i KW. Opancerzenie próbowano zwiększyć w wersjach J, L i M, jednak zamontowanie długolufowego działa przeciwpancernego kalibru 75 mm było niemożliwe z powodu zbyt małych rozmiarów wieży. Dlatego zdecydowano o stopniowym wycofywaniu Pancer 3 z jednostek pancernych i użyciu ich do bezpośredniego wsparcia własnej piechoty lub skierowaniu do batalionów czołgów ciężkich w roli osłony przed nieprzyjacielską piechotą. Aby Pancer 3 lepiej spełniał to zadanie, przezbrojono go w krótkolufową armatę 75 mm KWK37L na 24. Tak powstał model oznaczony jako wersja N. O masie 23 kg, którego produkcja trwała od czerwca 42 do sierpnia 43 roku. Ogółem łącznie z przezbrojonymi czołgami innych wersji powstało 700 sztuk tego wozu.